Znajdujemy się w Centrum Symulacji Położniczych. Inicjatorem powstania tego centrum był oczywiście pan rektor, jak też dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Z racji tego, że wiek położnych zbliża się pracujących aktualnie w Szpitalu Białej Podlaskiej, no jest już wiekiem zbliżającym się do emerytury, dlatego też powstała idea nowego kierunku, jakim jest położnictwo. Jeśli chodzi o same symulacje, one udoskonalają i w tej chwili jest to najnowocześniejsza metoda nauczania, która pozwala uniknąć błędów podczas zajęć praktycznych i praktyk w szpitalu. Sama idea symulacji wzięła się oczywiście z lotnictwa. Zapożyczyliśmy do nauk medycznych z racji tego, że ćwiczenia na symulatorach lotniczych zminimalizowały liczbę katastrof lotniczych, dlatego też postanowiono zapożyczyć tę metodę do medycyny i stosujemy ją z powodzeniem. Pracujemy metodami symulacji niskiej wierności, pośredniej wierności i wysokiej wierności. Jeśli chodzi o te różnice pomiędzy niską, pośrednią i wysoką, chodzi tutaj o odwzorowanie rzeczywistości, czyli niska wierność. To są same trenażery, fantomy, których używamy, nie ma pacjenta. Pośrednia wierność, jest to jedna prosta ścieżka, student nie podejmuje żadnych decyzji. Natomiast jeśli chodzi o wysoką wierność, więc tutaj student, właściwie zespół, który pracuje, musi podejmować decyzje dotyczące postępowania leczniczego czy postępowania w danej sytuacji położniczej. I tym różnią się te wierności, czyli odwzorowanie i symulatorów, i otoczenia. Mamy tutaj 9 sal, jedną salę izbę przyjęć, następnie mamy salę porodową ze sterownią, mamy także salę szkoły rodzenia, dwie sale umiejętności położniczych, gabinet POZ oraz gabinet opieki, salę opieki poporodowej. Jeśli chodzi o studentów, był to nietypowy nabór, ponieważ rozpoczęliśmy semestrem letnim. Natomiast zgłosiło się około 40 osób, naukę aktualnie kontynuuje 16. Jeżeli chodzi o pieniądze, życzliwość naszego ministerstwa jest wielka, a szczególnie dla tych uczelni, które są aktywne, które działają, które inwestują i które wytyczają nowe kierunki kształcenia. A więc tu zawdzięczamy to ministerstwu, które dofinansowało nas bardzo hojnie. Chcę powiedzieć, że cały budynek poświęcony położnictwu i akademik kosztował około 20 milionów. Ponad połowę z tych pieniędzy otrzymaliśmy z ministerstwa, za co jesteśmy bardzo wdzięczni zarówno ministrowi Skuzie, jak i ministrowi Czarnkowi, który ostatnią kwotę nam przekazał w wysokości 7 milionów. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to tu ministerstwo znowu idzie nam z pomocą, czyli mamy specjalne przeliczniki, jeżeli chodzi o kształcenie jednego studenta. Jeżeli chodzi o nauki medyczne, są one bardzo wysokie, a więc nie mamy obaw, że znowu będziemy wspierani przez nasze ministerstwo, bo w tej chwili, w czasach po-covidowych, takim priorytetem jest rozwój nauk medycznych, a my po prostu wpisujemy się w to w sposób taki dosyć dobry. Im nowsze fantomy, im bardziej wszechstronne, tym po prostu lepiej dla wiedzy studenta, dla jego wiedzy praktycznej, dla jego wykształcenia. No i te są najnowsze, jakie można było kupić i są, no, że tak powiem, z górnej półki. To ma wystarczyć na wiele lat kształcenia, w związku z tym no, nie oszczędzaliśmy. Dobra jakość kształcenia przy takiej bazie, jaką tu mamy, no to daje dobrego pracownika potem w szpitalu. Ten budynek jest poświęcony studentom do zamieszkania i do kształcenia w kierunku położnictwa. Natomiast powstanie kolejny akademik, tam znowu będą mogli mieszkać studenci i też powstaną pracownie dydaktyczne dla kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne. A więc znowu wspieramy kierunki medyczne. No i przygotowujemy filię w Radzyniu Podlaskim, gdzie pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne
będzie uczone przez naszych fachowców, specjalistów. Tutaj chciałbym w tym miejscu podziękować bardzo szpitalowi naszemu. Rzeczywiście nie moglibyśmy tego wszystkiego robić, gdyby nie życzliwość dyrekcji, życzliwość poszczególnych ordynatorów, sióstr oddziałowych. Dzięki nim rzeczywiście jesteśmy w stanie naszych studentów dobrze nauczyć.